Dzień dobry, w salonie były premier, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Leszek Miller. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tygodnik Wprost donosi, że z komisji weryfikującej WSI wyciekały dokumenty. Pisze, co w tych dokumentach było, przynajmniej we fragmentach. To nas przybliża czy oddala do powołania, czy powołanie komisji śledczej do spraw WSI? To przede wszystkim przywołuje smutną konstatację na temat szczelności wszystkich procedur, które są opatrzone klauzulą tajne specjalnego znaczenia, poufne, bo z tego, co można zobaczyć w tygodniku Wprost, wynika, że szereg tych dokumentów miało taką klauzulę. I od dłuższego już czasu, mniej więcej od 2007 roku, jak pamiętam, krążyły opowieści, że pan Macierewicz dopuścił do przecieku tych materiałów, że one wypłynęły z komisji Macierewicza. No i to jest po prostu jeden wielki skandal, bo to by oznaczało, że państwo polskie jest jednym z niewielu na świecie, gdzie o tajnych operacjach, o ludziach biorących udział w tych tajnych operacjach można sobie przeczytać w gazecie. A teraz można byłoby wysłuchać, obserwując obrady komisji śledczej. Ta klauzula tajności nie jest argumentem przeważającym za tym, żeby jednak komisji śledczej nie powoływać? Ma pan rację, że gdyby powołać komisję śledczą, ona oczywiście może obradować w gronie zamkniętym i w warunkach, które zapewniają tajność, ale z doświadczenia wiemy, że zawsze coś się potem przedostaje. To więc może jednak komisja specjalna, czy do spraw służb specjalnych powinna się tym zajmować? Powinna się tym zająć, oczywiście i na pewno się zajmie, natomiast ona nie ma uprawnień śledczych. Natomiast bardzo możliwe, że te publikacje ostudzą chęć tych wszystkich, którzy chcieli powołać komisję śledczą. Akurat w przypadku SLD to nie ma znaczenia, bo my uważamy, że taka komisja powinna być. No ale przecież wiadomo, że bez głosów Platformy Obywatelskiej taka komisja nie powstanie. Więc ale kiedy pan patrzy w kalendarz, mamy rok z niewielkim układem do wyborów. Myśli pan, że to jest rzeczywiście czas, kiedy ta komisja mogłaby skutecznie pracować? A po drodze jeszcze wybory samorządowe, jeszcze kampania wyborcza. Gdyby komisja skoncentrowała się na pracy i mniej poświęcała czasu na inne zajęcia, to pewnie wystarczyłoby czasu. Ale rzeczywiście, podzielam pana pogląd, czasu jest coraz mniej. I szkoda, że decyzja dotycząca komisji została odłożona na okres powakacyjny, chociaż obradowano o tej sprawie na ostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacjami. I wtedy Antoni Macierewicz mówił, że ta komisja, jeśli powstanie, będzie miała charakter polityczny, pewnego rodzaju, jak powiedział, podlizywania się Władimirowi Putinowi i rehabilitacji ludzi, którzy stanowią zagrożenie dla państwa polskiego. No to jest charakterystyczny język dla pana posła Macierewicza. On nie potrafi niczego innego powiedzieć w tej sprawie. Jak rozumiem, to byłaby linia obrony. Ale nie ulega wątpliwości, że sposób rozwiązania WSI był taki, który nadaje się jako przedmiot dociekań komisji. On przyniósł znacznie więcej szkód niż pożytku, chociażby przez to, że osłona kontrwywiadowcza dotycząca polskich żołnierzy w Afganistanie została całkowicie zniszczona. Panie przewodniczący, jak wiele ugrupowań przytuliło się już do wielkiego lewicowego serca Leszka Millera? Wielkie lewicowe serce, dziękuję bardzo. Traktuję to jako komplement. No mówił pan o szerokim otwarciu, otworzył pan, jak rozumiem, ramiona i czeka. I doczekał się pan ilu ugrupowań, stowarzyszeń, Będzie ich wiele, mniej więcej. Wiele to znaczy ile? Duża część tych ugrupowań, które wzięły udział w Kongresie Polskiej Lewicy w czerwcu ubiegłego roku. I my tym organizacjom zostawiamy połowę miejsc na listach SLD do samorządu terytorialnego. Głównie oczywiście chodzi o wybory do sejmików, do rad powiatowych, gminnych. Po raz pierwszy SLD otwiera się tak szeroko i każdy, kto akceptuje rezolucję Kongresu Polskiej Lewicy sprzed roku, bo to jest nasza podstawa programowa,
może być przyjęty jako sojusznik wielkiego przedsięwzięcia wyborczego. Ale pogodził się pan już z tym, że ojcem chrzestnym Wielkiej Zjednoczonej Lewicy w Polsce pan nie będzie. Nie wiem, co pan ma na myśli, ale to no przecież... Wczoraj słyszałem, jak pan mówi, że twój ruch raczej do tego przedsięwzięcia nie przystąpi. No, twój ruch pójdzie swoją drogą i wybierze to rozwiązanie, które uważa za właściwe. Ja zachęcam Janusza Palikota i polityków twojego ruchu, żeby życzliwie spojrzeli na naszą propozycję. To zaproszenie jest wciąż aktualne? Tak, to zaproszenie jest wciąż aktualne i jestem przekonany, że nasza inicjatywa odniesie sukces. I będą rozmowy SLD Twój Ruch zaplanowane wcześniej na to posiedzenie powakacyjne, pierwsze, 27-29 sierpnia? Ja już spotkałem się z Januszem Palikotem kilka dni temu. Przedstawiłem panu Palikotowi swój punkt widzenia, usłyszałem jego punkt widzenia. I te punkty widzenia dotyczą tego, jak się ma nazywać ta koalicja. No na razie wygląda to tak, że spieracie się panowie o to, jak to się ma nazywać. Nie, nie tylko. Również traktujemy z bardzo wielką powagą kwestie programowe, bo przecież nazwa, kwestie organizacyjne to są sprawy wtórne. Najważniejsze jest, żeby nasza inicjatywa trafiła do oczekiwań mieszkańców naszych małych ojczyzn, żeby w tych przyszłych samorządach było więcej społecznej wrażliwości, żeby problemy takie jak dostęp do edukacji, do dobrej ochrony zdrowia, bezpieczeństwo, to żeby środki unijne nie płynęły tylko do najbogatszych aglomeracji, tylko żeby trafiały również do tych biedniejszych, żeby zwracać uwagę na rozwarstwienie społeczne, które postępuje. Otóż te wszystkie sprawy są ważniejsze niż nazwa. Natomiast nazwa wynika z rozkładu sił i ze stanu posiadania, Wincenty jaką Elsner SLD ma w samorządach. O tej nazwie napisał na swoim blogu. Szyld SLD jest jak stare, dojrzałe wino. Tylko że dziś świat pije Coca-Colę, zagryzając chipsami. No i właśnie widzimy szkody stąd wynikające, chociażby patrząc na współczesną młodzież, przejedzoną i zbyt ciężką. Postanowił pan naprawiać świat, rozumiem. A od kiedy... Nie, ja nie mam takich ambicji, żeby cały świat naprawiać. Od kiedy twój ruch, panie przewodniczący, to jest ugrupowanie lewicowe? Są w tej sprawie wątpliwości, dlatego my... Pan wciąż ma wątpliwości? I dlatego my tak z takim naciskiem podkreślamy, że podstawą programową jest rezolucja Kongresu Lewicy Polskiej. I w tej rezolucji jest napisane, że na Kongresie Polskiej Lewicy po raz pierwszy od wielu lat spotkały się wszystkie lewicowe siły. Jeśli tak. Dobrze pamiętam, na tym kongresie twojego ruchu nie było. Nie. To znaczy, że... To znaczy, że wtedy twój ruch nie był tym zainteresowany. Ale był wtedy lewicą, czy nie był? Jeżeli nie akceptował tych wartości, które są w dokumencie napisane, no to znaczy, że miał inną orientację ideową, może bardziej liberalną. A dzisiaj jest lewicą? A dzisiaj czy nie? Nie wiem. Jeżeli dzisiaj ruch Palikota by powiedział, że akceptuje wszystkie te 13 punktów, to musiałby również dokonać korekty własnego programu. Ale to jest sprawa innej partii politycznej, a nie chcę się wtrącać tak głęboko wewnętrzne sprawy innego ugrupowania politycznego. Czyli chodzi o to, żeby twój ruch dołączył do SLD i zapomniał o swoim programie. Tak pan sugeruje. Nikt nie może zapomnieć o swoim programie. Chodzi tylko o to, żeby stwierdzić, czy można zaakceptować ideową podstawę tworzącej koalicję SLD Lewica Razem, czy też nie. No i jak rozumiem, niedługo, chyba w tym tygodniu, twój ruch w tej sprawie się wypowie. Jeden z postulatów programowych Kongresu Polskiej Lewicy brzmi tak. Opowiadamy się za równoprawnością różnych form własności. Sprzeciwiamy się dominacji własności prywatnej. Cóż to oznacza? To oznacza to, żeby nie traktować, iż własność prywatna jest jakąś świętością, z którą nie można
dyskutować. Cała lewica europejska, socjaldemokratyczna lewica europejska, do której SLD należy, uważa, że najlepszą gospodarką to jest gospodarka mieszana, gdzie funkcjonują ze sobą różne formy własności na równych prawach i zwycięża ta, która jest bardziej efektywna. Ale to chodzi o to, żeby to, co teraz jest prywatne, przestało być prywatne? Nie, chodzi o to, żeby wszystkie sektory były traktowane jednakowo, bez żadnych preferencji. A niewątpliwie w dzisiejszej polskiej gospodarce te sektory nie są jednakowo traktowane. Myśli pan, że twój ruch mógłby przyjąć taką perspektywę? No to jest pytanie do twojego ruchu oczywiście. A czy SLD mogłoby przyjąć perspektywę... Ale ta sprawa, o której mówimy, zresztą bardzo ważna i fundamentalna, to jest cecha rozpoznawcza całej europejskiej lewicy. To pytanie, czy SLD mogłoby przyjąć perspektywę twojego ruchu w takiej sprawie. W programie twojego ruchu czytam. O ile zmianę taką zaakceptują w referendum obywatele, należy wprowadzić limit 2 kadencji w odniesieniu do wszystkich mandatów pochodzących z wyboru publicznego. Posłów, radnych samorządowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To jest akurat bliskie naszym pomysłom, bo my jesteśmy gotowi zaproponować, już o tym mówiliśmy, taką koncepcję 2x5, a więc wszystkie władze publiczne wyłanione w demokratycznych wyborach od prezydenta poprzez wójta, burmistrza, radnych, także, uwaga, posłów i senatorów, a także posłów Europarlamentu, mogą startować tylko 2 kadencje, ale te kadencje by wtedy wynosiły 5 lat. Natomiast potem musi być przerwa i ewentualnie, jeżeli ktoś chce, może startować jeszcze raz. Tu szansa na porozumienie. A, likwidacja powiatów, którą proponuje twój ruch? No nie, tu się właśnie zdecydowanie różnimy z twoim ruchem, dlatego że można mówić o jakiejś weryfikacji, dlatego że duża część tych powiatów jest tylko i wyłącznie dotowana, nie ma żadnych dochodów własnych. Ich jest po prostu za dużo. Ja pamiętam, wie pan, jak ta idea się rodziła, jak przyjmowaliśmy to wiele lat temu, te rozwiązania, to wtedy dominowała taka myśl, że powiatów w Polsce było 150, może 160. No a teraz, z tego co pamiętam, jest ich prawie 380, więc tu możemy rozmawiać o pewnej zmianie, ale nie uważamy, żeby dobrym pomysłem była próba likwidacji powiatu. To porównujmy dalej program twojego ruchu. Chcemy, by eutanazja była dozwolona i uregulowana. Akurat SLD w tej sprawie się nie wypowiadał jeszcze, ale no właśnie, nie sądzę. W programie nie znalazłem fragmentu. Tak, ale jak znam poglądy moich koleżanek i kolegów, to jesteśmy tutaj bardzo otwarci na tego rodzaju propozycje. Wypowiemy konkordat, mówi twój ruch, a SLD? No to jest utopia, dlatego że konkordat jest umową międzynarodową i wbrew temu, co się sądzi, nie zawarto między polskim kościołem a polskim rządem, a między polskim rządem a państwem watykańskim, zawartym przez rząd pani Hanny Suchockiej i ratyfikowanym przez większość prawicową AWS, Unia Wolności i PSL. Więc ani dzisiaj, ani zapewne w kolejnych wyborach parlamentarnych nie będzie takiego rządu, nie będzie takiej większości parlamentarnej, żeby wypowiedzieć tę umowę. To na koniec krótko, panie premierze, zdecydował pan już, czy będzie się ubiegał o status pokrzywdzonego w sprawie afery podsłuchowej? Nie, jeszcze nie. Dowiedziałem się kilka dni temu, że od prokuratury, że moja rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim została nagrana. Muszę się dowiedzieć dokładnie, co to za rozmowa, kiedy ona miała miejsce, bo ja przecież z Aleksandrem Kwaśniewskim rozmawiałem wielokrotnie. Ale to ma znaczenie dla tego, czy ten status pokrzywdzonego będzie chciał pan otrzymać, czy nie? No właśnie, i zapytać się prawników, co to znaczy status pokrzywdzonego, no bo to jest dla mnie sytuacja zupełnie nowa. Nigdy w niej nie byłem, nie mam żadnych w tej sprawie doświadczeń, więc potrzeba mi trochę jeszcze czasu, żeby się dowiedzieć, o co w tym z kim chodzi i czy taki status jest mi potrzebny. Leszek Miller, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.